Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony kanał Ciekawostki z całego Wszechświata, a w tym odcinku Ciekawostki o Japonii i Japończykach. Zapraszam Cię do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z powiadomieniami, napisania komentarza, bo na tym kanale codziennie będą jakieś ciekawostki, więc zawsze znajdzie się coś ciekawego, dawka wiedzy. Zaczynajmy w takim razie Ciekawostki o Japonii. Pierwsza ciekawostka jest taka. Mam naszykowane dla Was 15 ciekawostek. Zaczynajmy z pierwszą. Czy wiesz, że pierwsze wzmianki o mieszkańcach Japonii pochodzą z kultury paleolitu 30 000 roku przed naszą erą? 30 tysięcy lat przed naszą erą w tył. Czyli co to ma wspólnego z Biblią, która mówi, że Ziemia ma 6 tysięcy lat? Nie wiem, trzeba się zastanowić. Nie wnikamy. Drugie pytanie, ciekawostka jest taka. Japonia to archipelag mający ponad 3000 wysp. Cztery główne to Honshu, Kyushu, Shikoku, Hokkaido. Te cztery wyspy stanowią aż 97% całkowitej powierzchni lądowej Japonii. Japonia jest 1,2 razy większa od Polski. Ponad 70% powierzchni Japonii składa się z gór. Znajdziemy na niej również 200 wulkanów. Gęstość zaludnienia w Japonii wynosi 336,3 osoby na kilometr kwadratowy. Dla porównania, gęstość zaludnienia w Polsce to 124 osoby na kilometr kwadratowy, czyli prawie 3 razy więcej. Ok, kolejna ciekawostka. Czy wiesz, że melon w tym kraju kosztuje nawet 31 tysięcy jenów, czyli inaczej $300? Sporo. Ja Wam powiem, że ja byłem w Japonii, a właściwie jednej z wysp to była Okinawa i bardzo fajnie. Polecam. Też waluta jeny. Czwarta ciekawostka. Prawie 100% Japończyków umie czytać i pisać. Dobrze. Piąta ciekawostka jest taka. Z japońskiego automatu można kupić przysłowiowe mydło i powidło. Oto przykładowa lista. Ryż, zimna lub gorąca kawa, kostki lodu, przynęta na ryby, sfermentowane ziarna soi, naleśniki, kwiaty, jajka, baterie, piwo, wino, prezerwatywy, papierosy, gazety, komiksy, hot dogi, żarówki, parasole i kobieca bielizna i tym podobne. Ja powiem Wam, że byłem na Okinawie, to na jakieś po prostu takie zadupie, powiedzmy sobie, takie określenie. Stało sobie automat z napojami po prostu, a zaludnienie bardzo niskie. To taka ciekawostka, po prostu jakaś wiocha i automat znikąd. To była już noc, jak tam chodziliśmy, to taka ciekawostka. Ok, kolejna, szósta jest taka. Żywotność Japończyków. Japończycy żyją o 4 lata dłużej niż Amerykanie. A 23% populacji Japonii to ludzie w wieku powyżej 65 lat. Odsetek ten jest największy na świecie. Średnia długość życia wynosi 82 lata. Ogólnie kraje japońskie, znaczy te wyspy japońskie należą do najdłużej żyjących ludzi na świecie, gdyż mają, mówią, że to także jest spowodowane rybem jedzenia. Tam jest głównie ryż, a to jest pożywne dla ciała. I nie ma tyle słodyczy i tych podobnych, co w Ameryce czy w Europie. Może też tryb życia. I klimat też ma znaczenie. Okay, siódma ciekawostka. Wskaźnik przestępczości w Japonii jest jednym z najniższych na świecie. Japonia jest drugim krajem na świecie pod względem najniższego współczynnika zabójstw. Z drugiej strony dokonuje się tam bardzo dużo samobójstw, szczególnie w lesie Aokigahara. Zupełnie nie spotyka się aktów wandalizmu. Kolejna ciekawostka, ósma. Z Japonii wywodzi się 15 laureatów Nagrody Nobla, 3 medalistów Fieldsa oraz 1 laureat Nagrody Gaussa. Średni poziom IQ wynosi 105. Takie pomiary. Dziewiąta ciekawostka. Młodzi zawodnicy sumo mają obowiązek myć swoich starszych kolegów przed walką, wliczając w to trudno dostępne miejsca. 10. ciekawostka.
Bezrobocie w Japonii wynosi mniej niż 4%. Kolejna, 11. Uważa się za niegrzeczne okazywać oznaki sympatii ukochanej osobie publicznie. Nie wypada nawet trzymać się za ręce, ponadto za niegrzeczne uznaje się powiedzieć słowo nie w sposób bezpośredni. 12. Surowa konina jest bardzo popularna w Japonii pod nazwą basashi. Najczęściej podaje się ją w pokrojonych plasterkach. 13. Ciekawostka. Animowane japońskie filmy anime to 60% wszystkich animowanych filmów na świecie. Sukces animacji w Japonii spowodował, że znajdziemy tam prawie 130 szkół uczących podkładania głosu. 14. Ciekawostka. Procent zapełnienia więzień w Japonii to 117%. Okej, ja to nie wiem, co tam. Aż chodzić nie mogą? W takim sensie, że przekraca stówę? Nie. Dobra, i ostatnia ciekawostka jest taka. 15. Podwyższone podłogi w Japonii są po to, aby wiedzieć, kiedy należy ściągnąć buty lub kapcie. Przy wejściu do domu z reguły mamy podwyższenie 15 cm, to oznacza, że musisz ściągnąć buty i nałożyć kapcie. W samym domu zaś możesz znaleźć również podwyższenie o około 5 cm. To pokój, do którego musisz wejść bez kapci. I to wszystkie ciekawostki w tym tygodniu. Właściwie w tym filmiku. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie komentarz także, co byście także chcieli. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z powiadomieniami, dzwoneczkiem. Udostępniajcie innym i do zobaczenia w następnych filmikach. Do usłyszenia. Pa!